والنهارده بنحكي حكايه بطل من ابطال اي ام اي، البطل احمد جمال. البطل احمد جمال بدانا معاه من اول وهو شاب صغير، لعب معانا، لعب احداثنا المحليه، فاز فيها، حقق لقب بطل مصر، تمام، مع بعض في بطولتنا الدوليه في بولندا. اي مباراه بطوله دوليه ادى اداء حسن، يمكن ربنا ما وفقوش لكن لعب بشكل كويس. Z kolei Tomka znam, wiem, że jest no, po tylu walkach, które stoczył jako amator, jako zawodowiec, no, po takim stażu treningowym i startowym przede wszystkim, bo w sportach walki przede wszystkim chodzi o to, żeby startować na różnego poziomu imprezach. No to Tomek tu jest na pewno zdecydowanym faworytem w tej walce. Jednak no nie zapominajmy o tym, że ktoś przyjeżdżając tam pół świata i na pewno będzie tak samo się Egipcjanin starał Tomkowi wydrzeć ten tytuł. Ja z kolei znam Tomka, tak samo jak i Pawła i tym innych chłopaków, z którymi tutaj dzisiaj w szatni byliśmy. Wiem, że żaden z nich nie trenuje po to, żeby też się poddawać za darmo, żeby oddawać swój pas. A przed Państwem Ahmed Jamel Mohamed Mabrok, reprezentant Egiptu. 25 lat, 78 walk, 76 wygranych, 2 przegrane, 18 wygranych przed czasem. Nie wiadomo, nie znam Mohameda, jego rekordu takiego, z kim przede wszystkim, z nazwiskami, jakimi walczył. Czy to byli lokalni zawodnicy, z którymi boksował, czy szerzej w świecie. Zawodnika widzę pierwszy raz, ale potem co zaprezentował Egipcjanin w walce z Pawłem, możemy się spodziewać twardego, mocnego, ostrego pojedynku i no, mam nadzieję, że teraz no, Tomek tutaj naprawdę zmiecie swojego przeciwnika przy jego ekspresyjnym trybie walki. No i za moment na ringu pojawi się popularny Maku, czyli Tomek Makowski. Gwardia widać tam chłopcy z szatni, Tomek Skrzypek, tam widać było Krystiana Czerwę, wszyscy chłopacy, którzy Tomka znają, bardzo lubią go w kadrze Polski, którzy tam widać jak go dodawali otuchy, żeby był naładowany tak jak trzeba przed walką mistrzowską. Tomek musiał zbijać wagę, no to może mieć wpływ na przebieg tego pojedynku. Każdy zawodnik zbija wagę i to nie, Tomek nie jest jedynym. Ja również zbijam, podejrzewam, że i Paweł zbijał wagę. Każdy zawodnik zbija tą wagę, tak się już to w środowisku bokserskim przyjęło. Nie wiem czemu. No, przyjęło się to właśnie regulacja wagi przed walkami i na tyle są mocno wszyscy przygotowani, zwłaszcza, że Tomek był na obozie górskim w tym roku. Na pewno jest przygotowany, że nie powinno mieć to znaczenia dla niego. Mówię, zwłaszcza przy jego doświadczeniu, przy tylu walkach, które już ma stoczonych, to zbicie wagi to jest czymś normalnym w tym sporcie. Tomek Makowski ma 30 lat. Oto trofeum, o które walczyć będą Tomasz Makowski i Ahmed Jamel Mohamed Mabrok z Egiptu. Że... I hymny narodowe.
Piękny moment w życiu każdego sportowca, odegranie hymnu. Tomek Makowski, bardzo skoncentrowany, obok niego szkoleniowiec Zielonogórskiej Gwardii Tadeusz Duda. Za moment rozpocznie się walka o zawodowe mistrzostwo świata K1 58-600. 5 rund po 3 minuty. Tomasz Makumakowski kontra Ahmed Jamel Mohamed Mabrok z Egiptu. Nad Egiptu to zawodnik chaotyczny, no to może być rzeczywiście zawodnik nieobliczalny, bardzo musi uważać, szczególnie chyba w tej pierwszej rundzie Tomek Makowski, na ciosy zawodnika z Egiptu. Na pewno tak, musi być skoncentrowany, żeby się nie dać złapać, zwłaszcza w początkowej fazie pojedynku, na jakiś przypadkowy cios. I to co Tomek robi zawsze, mocny atak od początku walki. Tak. Muszę powiedzieć, Tomek jest silny, jest przygotowany, więc jest bardzo szybki. Powinien troszeczkę przygotować bardziej te ataki. Jest. Ma czas, to naprawdę, pojedynek tu jest tak samo długi. Spokojnie powinien sobie to ustawić. Bardzo mocny low kick. To jest... Bardzo ładna akcja Tomka Makowskiego. To, co jest, mi się wydaje, że jego największą bronią, to ten low kick zakroczy nogi z tej tylniej, z prawej. I to jest naprawdę, w wielu pojedynkach pokazał, że to jest coś, co potrafi wyrządzić komuś krzywdę. Znaczy, na pewno troszeczkę z tym mocnym atakiem on sobie narzucił już, widać, że narzucił rytm walki, styl walki swoim przeciwnikowi. To nie... No, zdecydowanie w tej pierwszej minucie lepszy jest Tomek Makowski. Jest bardzo szybki, dynamiczny i to jest właśnie taki Tomek, którego zawsze widzimy na wszystkich galach. Widać, że bardzo skoncentrowany, nie stara się, pilnuje się, żeby nie zrobić jakiegoś niepotrzebnego błędu. Widać, że poluje na to kopnięcie z nogi za kroszy. To już wcześniej wspomnieliśmy. Kolejny low kick. Na pewno to będzie, jeśli walka będzie trwała cały dystans. To na pewno się odbije to na zdrowiu Egipcjanina w kolejnych rundach. Troszeczkę niepokoi mnie ta niska garda Tomka, ale miejmy nadzieję, że wie co robi. No mówię, to doświadczenie jego z ringów całego świata na pewno jest spore. Bardzo mocne tempo, wejście w tempo midlem, tak zwanym middle kickiem, to kopnięciem na tułów. I te kopnięcia się też odkładają, zabierają dużo sił w kolejnych fazach pojedynku. Widać, że Tomek nastawił się właśnie bardzo mocno na te kopnięcia i tu brakuje troszeczkę takiego jeszcze spokoju. Mam nadzieję, że ta walka się uspokoi, będzie bardziej spokojny w następnym rundzie. Bardzo kolejny mocne low kicki. Bardzo mocne low kicki właśnie i zwróćmy uwagę te dwa middle, które weszły. No i teraz przeszedł do ataku reprezentant Egiptu. No to... Na pewno będzie chciał tam, Tomek musi pilnować się z rękoma wysoko przy głowie, żeby się nie dać złapać właśnie na jakiś niepotrzebny cios. On spokojnie tą walkę może prowadzić. Tak, teraz wyżej gardę podniósł Tomek Makowski. Tak, tak, musi, powinien narożnik też zauważyć, żeby no, jak się Tomek nie da złapać na jakiś niepotrzebny, chaotyczny cios w wykonaniu Egipcjanina, to nie powinien mu w ogóle w tej walce zagrozić. Bo widać, że jest silniejszy, że jest przygotowany mocno do pojedynku. No i koniec pierwszej rundy. Tak, na pewno ta runda wygrana przez Tomka Makowskiego. Tak, no zawodnik z Egiptu, oprócz tam dwóch, trzech chaotycznych ciosów z ręki, nic nie pokazał na razie. Tomek bardzo mocno go zneutralizował tym silnym kopnięciem, zarówno i na nogę, i midlami. No właśnie, zobaczmy, jak to się... Wszystko układało w tej pierwszej rundzie. Bardzo ładnie uderzone górą piszczela na mięsień. Właśnie te kopnięcia, one się odkładają i jak ktoś inwestuje właśnie w te kopnięcia w początkowej fazie walki i się sam nie daje trafiać, to zbiera potem zysk w postaci tego, że zawodnik przestaje się ruszać, przestaje tracić swoją mobilność, szybkość i prawda jest taka, że też dużo walk w zawodowych pojedynkach kończy się właśnie kopnięciami na nogę.
Także widać, że jest przygotowany Tomek kondycję bardzo mocno do tego. Spokojnie tak, oddycha. Cały czas skoncentrowany. Zresztą Egipcjanin też, jak wcześniej wspominałem, ktoś, kto się szykuje do walki o tytuł jest i wychodzi do ringu, Janusz jest do tej walki przygotowany. Obok Tomka Makowskiego także jest Tadeusz Duda, wspominałem już. No, oni no na co dzień współpracują, Tomek współpracuje z Jankiem, przyjeżdża tam do klubu, trenuje. Także... No i mamy drugą odsłonę. Tomek konsekwentnie powinien tylko pilnować się z rękoma przy głowie i robić to, co robi do tej pory. Może bardziej spokojnie i pragmatycznie tak podejść do tej walki i bardzo mocno obijać tą przednią nogę. Bardzo mocny middle kick z lewej nogi na tułów. I teraz kolejny. To jest to. Seria bardzo mocno, widać, że Egipcjanin się bardziej nastawił na ręce. Na kopnie, a Tomek no, poluje na te silne kopnięcia. Tak, ale cały czas musi pamiętać o gardzie, bo Egipcjanin tak, tutaj szuka swojej szansy. Szuka swojej szansy. Mówię, nie może pozwolić się rozhuśtać, rozpędzić w tych poczynaniach. Teraz taki wszedł ze strony Egipcjanin, taki prawy prosty nad lewą ręką Tomka. Tomek powinien pilnować tej lewej, tą lewą rękę powinien mieć troszeczkę podniesioną wyżej. No żeby właśnie, tak jak wcześniej wspominałem, no nie złapać się przypadkowego jakiegoś ciosu. Bardzo mocny low kick. No, to był znakomity low kick w wykonaniu Tomka Makowskiego. To jest jego, no, to jest jego główna broń. Silne low kicki, które potrafi bić z częstotliwością. Pocisków wystrzeliwanych tak, przez kałaśnikowa. Obserwowałem także... to podczas treningu z Januszem no to, Janowskim. Tak. To było coś niesamowitego. Tak, jak kałaśników. Także tutaj Tomek... I on jest konsekwentny. Akurat nie w obijaniu nogi jest konsekwentny. To, co troszeczkę zabrakło Pawłowi, to widzimy właśnie wykonanie teraz Tomka. Cały czas. Czy mu wychodzi czy... i widać, że łapie Egipcjanina na tej przedniej nodze na wykroku. Kiedy ciężar jest przeniesiony na przednią nogę i ten low kick ma naprawdę wtedy dużą moc, duże robi spustoszenie. Pamiętam pojedynek Tomka Makowskiego z Patrykiem Kartą. Tam Tomek zadał masę tych low kicków, to było coś niesamowitego. I po walce no, bardziej kondycyjnie lepiej prezentował się Patryk Karta. Tomek był niesamowicie... poobijany właśnie od zadawanych ciosów. Właśnie walki nie widziałem, ale podejrzewam, znając Tomka, że Tomek włożył w tą walkę całe swoje zdrowie. Na pewno dlatego, ale dlatego Tomek został wtedy mistrzem. Oczywiście, ta przewaga była Tomka bardzo duża. Kilkakrotnie Patryk Karta był liczony. Aj, teraz Tomek. Właśnie mam obawy o to właśnie ręce Tomka, że troszeczkę mu spadają za nisko i tu się boję, żeby jak zmęczenie się w końcu też i u Tomka jakieś tam pojawi, no żeby nie dał się zaskoczyć właśnie jakimś takim przypadkowym, zamachowym ciosem. To mówię, zawodnik przyjeżdżający do Polski walczyć z zawodnikiem klasy Tomka też na pewno widział walki z jego z udziałem na różnych galach. I też jest na pewno przygotowany na jakiś tam swój, na jakąś, ma na pewno przygotowaną jakąś taktykę. Druga runda zakończona, ta runda chyba druga remisowa. Ja bym postawił na Tomka, bo mimo wszystko zadał wyraźnie, zaczął bardzo mocno tymi low kickami i midlami, które weszły czysto. Te kopnięcia wszystkie weszły zarówno na tułów, jak i na nogę przeciwnika. No odgryzał się Egipcjanin takimi pojedynczymi technikami ręcznymi. No właśnie, to jedna z tych technik ręcznych. I to bardzo fajna akcja w wykonaniu właśnie Tomka. Prawy low kick na przednią nogę, zamknięty lewym takim, zamknięty lewym sierpowym. No, gdyby Tomek to zrobił tak w linii, to mogłoby się skończyć zapoznaniem z deskami przez Egipcjanina. A to właśnie Ahmed Jamel Mohamed Mabrok. 25-latek z Egiptu. Tomek ma bardzo wyniszczający styl walki dla przeciwników, gdyż forsuje mocne tempo. Cały czas systematycznie jedno wysokie tempo widzimy w tej walce. I to jest... zaczyna z bardzo wysokiego C i to utrzymuje niemal do końca walki.
Ja widziałem na ostatnią tamkę na walkę na żywo, widziałem na gali Iron Fist właśnie z Rodriguezem, z którym się ma potykać Gerald Lindner. No świetnie tymi low kickami zneutralizował swojego przeciwnika, kosił go, nie wiem, ale kilkanaście razy w czasie walki go wyciął tym low kickiem bezpośrednim. No i ten, no i walkę tam bezdyskusyjnie wygrał. A za moment trzecia runda. No i Tomek musi robić to, co robił dotychczas, tylko wyżej trzymać gardę, tak, i chyba wszystko ostrożny. Będzie dobrze. Musi być ostrożny i to jest właśnie recepta na walkę z Egipcjaninem. Ja uważam, że no w którejś rundzie na pewno odmówi mu posłuszeństwo przednia noga. Widać, że go zamyka. I uśmiech taki w wykonaniu Egipcjanina, że niby nic się nie stało, ja wiem, że z doświadczenia, że się stało, jak ktoś się tak pociął się uśmiecha. Tak, to jest dobra mina do złej gry. Tak jest. Weszło. Brakuje mi tutaj właśnie, Tomek, w tym pojedynku brakuje właśnie, jest tak bliska, dużo by zyskał, jakby wrzucił tam kolano. Jedną technikę kolanem i mogłoby być po zawodach. I znów mamy wycieranie. No mokry zawodnik upadł na spocony, spadł na materingu. Tak. No jest blisko właśnie tak, jak robi to Tomek. Super low kick wychodzi. Wchodzi bardzo mocny middle i tam brakuje z przedniej nogi ponownie zamknięcie tego wszystkim kolanem. I mogłoby być naprawdę już wtedy po walce. No kolejny low kick, middle kick. Znowu low kick, middle kick, raz prawy, raz lewej strony i systematyczne obijanie. Tak, zaatakował bardzo chaotycznie. Tomek zszedł z linii ciosu, tak. Wpuścił w liny swojego przeciwnika, dobrze to zauważył, odczytał zamiar przeciwnika. No widać, że refleksowo jest bardzo dobrze przygotowany. No, mamy doping, który powinien nieść Tomka Makowskiego w tej rundzie. Znowu low kick, middle kick. Widać, że te akcje są wytrenowane przez Tomka na pamięć. Prawy low kick, lewy middle albo... Tomek wyprzedził ciosem bokserskim, a wiadomo, przeciwnik upadł, ale to nie było od siły ciosu, tylko troszeczkę, tak wcześniej wspominaliśmy, było widać, troszeczkę mata ringu jest śliska. Wszystko tak jest. No i znów Tomek. Znów cały czas w ataku. Teraz Egipcjanin wyprzedził atak tak zwanym tipem. Że tutaj, no mówię, Tomek musi tego pilnować. O wynik jesteśmy w tym momencie spokojni, jeśli tak wcześniej wspominałem, nie da się złapać na jakiś dziwny cios, przypadkowy. Musi być skoncentrowany. Bardzo ładne przypuszczenie na odchyleniu. Tomek przypuścił kopnięcie z przedniej nogi w wykonaniu Egipcjanina. Widzimy właśnie, że wszechstronność Tomka, że nie jest tylko takim typowym patcherem, ale też potrafi w obronie fajne akcje pokazać. No, no tutaj troszeczkę, tak, niepotrzebny taki brak zdecydowania był. Już mógł puścić tą nogę. To Egipcjanin zwolnił akcję, Egipcjanin puścił rękę i to cios na szczęście na gardę, przez gardę weszły na gardę Tomka. No jest kolejna runda. Punktowo. Jest prowadzenie Tomka zdecydowane. Tak, ja bym typować miał walkę, to w każdej z rund wygrywa Tomek. No zobaczmy, jak tutaj inicjuje akcję. To ten taki bezpośredni lewy sierp. Widać, że się nic nie stało, że źle ustawił nogi przy tym uderzeniu. Na szczęście dla Tomka. Tam lewy sierp niestety doszedł przez... Była troszeczkę nieszczelna garda. No ale na szczęście nie były... Właśnie Egipcjanin źle stał na nogach, nie wszedł z pełną siłą i sam się wywrócił. Tak, potwierdza się to, że Egipcjanin jest zawodnikiem no, trochę chaotycznym jednak. Jest chaotycznym, ale to nie znaczy, że nie jest niebezpiecznym. Właśnie tak. Z takimi chaotycznymi zawodnikami się bardzo ciężko prowadzi walkę. No lepiej mieć zawodnika, który jest taki ułożony. W żargonie boksera się mówił, że jest ułożony. Widać, że ma taką solidną gardę, ma jakieś takie akcje, ale... No na pewno takim zawodnikiem jest Tomek Makowski. Tomek Makowski jest ułożonym zawodnikiem.
I widać właśnie tą jego ekspresję w ringu. Bardzo mocno i dynamicznie okopuje z każdej strony swojego przeciwnika. No ja wierzę, że tam jeszcze jakby, no brakuje takiego poprawienia z ręki w wykonaniu Tomka, bo walka by się mogła wtedy skoczyć szybciej przed czasem. Za moment czwarta runda pojedynku Tomasza Makowskiego z Ahmedem Dżamelem, Mohamedem Mabrokiem. No i znowu doping, który ma nieść Tomka Makowskiego do zwycięstwa. Widać, że Egipcjanin też jest dobrze przygotowany do pojedynku, by spokojnie oddychał w przerwie między rundami. No Tomek powinien teraz pomalutku zacząć się zbliżać do niego i tam jakąś technikę bokserską jeszcze wrzucić po tych akcjach nogami. Miałem obawy teraz właśnie, jak Tomek się pośliznął, czy tam garda mu się nie otworzy i jakieś przypadkowe kopnięcie nie wleci. I bardzo ładna akcja. Znakomicie wyszedł z tej akcji Tomek. Tak, zakończył bardzo mocnymi technikami, które weszły na tułów przeciwnika. Lewy na lewy. Widzieliśmy taką akcję lewy na lewy i prawy low kick na prawy low kick. Nie wiem, ale wydaje mi się, że już odczuwa Egipcjanin ciosy na tułów w wykonaniu Tomka, bo ta prawa ręka mu już zlatuje do dołu. Także widać, że mu ta prawa ręka się opuszcza i tak jak teraz widzieliśmy, będzie miał Tomek łatwiejsze trafienie, łatwiejszą możliwość trafienia na głowę przeciwnika. I widać, że obita wątroba jest już przeciwnika, gdyż cały czas ta ręka systematycznie opada. Także to już mamy teraz widoczny skutek kopnięć Tomka. Tak jest, to przewaga Tomka cały czas rośnie. Zainwestował właśnie przez te trzy rundy poprzednie kopnięciami na tułów i widać, że już ciężko się oddychać zaczęło właśnie teraz przeciwnikowi. Że Tomek teraz jakby forsował troszeczkę tempo i tam zamykał, zrobił jakiś zwód, zakończyłby tą walkę podejrzewam już w tej rundzie przed czasem. Bardzo mocne na gardę Egipcjanina kopnięcie, bardzo mocny low kick, taki wyraźny technik, widać, że Tomek wie, co chce w tym ringu uzyskać. Na pewno te kopnięcia, nawet które kończą się na gardzie Egipcjanina, są też takie, które tak, osłabiają. Są osłabiają, bo to wchodzi wszystko kość na kość, gdzie ręka jest obniana. Skoro noga odczuwa to, to i ręka też będzie to odczuwała. W turniejach ciężkich, na przykład ciężkiego K1, sztaby szkoleniowe podczas turnieju, na przykład 8-osobowego na K1, wysyłają, liczą, ile konkurencja, przykładowy przeciwnik w następnej walce zbiera low kicków lub kopnięć na rękę i to się liczy, sumuje i tam wiedzą, że czy ma bardziej zawodnik rozbitą rękę, czy nogę, żeby nastawić taktykę. I tutaj mamy już prawie 12 minutę walki. Znakomicie szedł teraz z linii ciosu, tak. Tomek Makowski. Czwarta runda za nami, prowadzenie Tomka Makowskiego. Bezdyskusyjne. No i co? Brakuje takiej kropki na i, czyli liczenie, ale no Tomek prowadzą teraz walkę, wyraźne punkty, nie musi się w ogóle podpalać. Egipcjanin, żeby wygrać z Tomkiem, musiałby go tylko i wyłącznie znokautować, w co nie wierzę. Tomek już, sobie ta, już teraz będzie zachował to podobnie z koncentracji. Podejrzewam, że teraz Egipcjanin na ostatnią rundę się może rzucić. No na pewno się rzuci, bo sił, tak? Tak, powie, że przegrywa na punkty, szansy. Będzie szukał swojej szansy. No żeby odebrać pas mistrzowi, to nie wystarczy remis. No, mistrz nawet przy walce remisowej zostaje mistrzem. Pas. Tak, a tej walki na pewno, ta walka na pewno nie jest remisowa, jest pełna dominacja Tomka. Choć Egipcjanin no, pokazuje, że no, jest godzien pretendenta. Tak, to bardzo groźny zawodnik, więc nie pomylił się szkoleniowiec reprezentacji Egiptu. Mówił, że przywiózł tutaj dwóch bardzo dobrych zawodników, no i tak się stało. Tak, no i widzimy to w ringu. No, Paweł stracił tytuł, Tomek tego tytułu nie straci. Ręce tylko musi być wysoko. No i trzy minuty dzielą Tomka Makowskiego minuty, tak, od obrony pasa. Od obrony pasa zawodowego mistrza świata kategorii 58-600. Także
No mówię, postaci Mgongu, mam nadzieję, że albo Tomek, mam nadzieję, że zakończy, zaakcentuje to, to wygraną przed czasem, no ale nawet jeśli nie będzie, nie skończy się przed czasem, to i tak należy mu się wielkie brawa. Znakomicie taktycznie rozegrał Tomek Makowski tę walkę. Jest bardzo konsekwentny. Właśnie to, co trzeba zauważyć w walce Tomka, to jest ta konsekwencja. Cały czas robi te same techniki. Zauważmy, że on przez walkę, całą walkę robi tam prawy low kick, lewy middle lub lewy low kick, prawy middle. I cały czas robi to ponowienie. Ponawia to, te same techniki i bije w to samo miejsce. Może rzeczywiście było mniej tych ciosów bokserskich, ale pewnie Tomek no, mógł liczyć się z tym, że może jakiś przypadkowy cios zakończyć tę walkę, cios przypadkowy ze strony reprezentanta Egiptu. Mi się wydaje, że nie przy doświadczeniu Tomka. On bardzo fajnie czyta walkę w ringu. Taki typowo tajski przechwyt nogi i od razu odpowiedź mocnym low kickiem na nogę podporową. Bardzo świetna akcja. Często spotykano właśnie na ringach w Tajlandii, że ten przechwyt nogi i zakończenie low kickiem, albo inną techniką typu middle kick lub kolano. Mocne ręce, mocne akcje z obu stron. Widać, że Egipcjan jeszcze się nie poddaje. Tomek już ostrożnie jest skupiony w tych swoich akcjach. Poluje na też na mocny cios. Bardzo fajny sierp wszedł teraz. Bardzo ładnie wyprzedził. Kolejny low kick. Wyprzedził atak Egipcjanina lewym prostym. Doskonały doping. Tomek ma świetną publiczność tutaj w Nowej Soli. Myślałem, że jest tutaj na pewno... Bardzo lubiany jest, tak. Ma nie tylko publiczność tutaj, ale i sponsorów, więc... Należy mu się za te jego osiągnięcia i na pewno, nie wiem, ja może w tym imieniu Tomka podziękuję Tomka sponsorom. Myślę, Mariusz, że będzie okazja, żeby też Tomek podziękował, choć po walce z Patrykiem Kartą rzeczywiście Tomek był tak zmęczony, że nie miał sił, by rozmawiać po tym właśnie pojedynku. Taka porcja adrenaliny tych... adrenaliny, po walce euforii, także ciężko jest jeszcze funkcjonować normalnie, ale no... Tomkowi zajmuje. Tą ciężką pracą doszedł do wszystkiego, co znaczy teraz obecnie w sporcie. No i znów mamy problemy, jeśli chodzi o podłoże na ringu. No i powinien zrobić jakiś zwód, jeszcze zakończyć efektowną akcję, nie wiem, czy na głowę, jakąś efektowną akcję, żeby przypieczynować to swoje zwycięstwo. Choć i tak naprawdę zrobił świetną robotę w ringu. Egipcjan już widać, że troszeczkę zwątpiony jest, wiezie tylko po prostu to, żeby dotrwać do końca ostatniego gongu. Także Tomek... Tomek się nie musi popalić, może zapolować na jakikolwiek cios. Że widzieliśmy, ja mówię, tutaj Tomka trzeba podziwiać za konsekwencje w tych jego kopnięciach. Robił od początku, teraz jak widzimy do końca walki, to samo cały czas. Obija na przemian nogi i tułów przeciwnika. To co zabrakło, pierwsze kolano wykonanie Tomka, a wiem, że kolanami pracować potrafi. No i koniec pierwszej ostatniej, zauważmy, że w takiej walce jedno kolano padło. Należy mu się wielkie brawa, uznanie od kibiców i tej sponsorów.